Niemal 27 tysięcy zebranych w konkursie aluminiowych puszek to rok pracy ponad 1500 uczniów. Po indywidualnych i zbiorowych zmaganiach w gromadzeniu jak największej ich liczby, na koniec bardzo miły dla wielu komunikat. Super zbieracze! W tym roku zostaje wychowanek z Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2 w Bolesławcu Łukasz Pławia. Łukasz, na co dzień wychowanek drugiego przedszkola miejskiego, z pomocą swojej mamy uzbierał dokładnie 1735 puszek i otrzymał za to nagrodę ufundowaną przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. Co dostałeś za wygranie konkursu? Rower. Powiedz, kiedy będziesz na nim jeździł, bo on jest trochę za duży chyba. Za duży jest na mnie. Jak będzie lato. Druga nagroda w rzędzie tych najbardziej prestiżowych dotyczyła najlepszej placówki. Zostało nią gimnazjum w Iwinach. Uczniowie tej szkoły zebrali w sumie aż 45% wszystkich zebranych w tegorocznym konkursie puszek. Jak w ogóle dowiedzieliście się o tym, że jest taki konkurs w Bolesławcu i można w nim wziąć udział? Dowiedzieliśmy się od pani od chemii Anny Stachów, no i zaczęliśmy zbierać puszki w okolicznościach Warcie Bolesławieckiej i po lasach jeździliśmy, zbieraliśmy i dużo z własnych imprez. A właśnie sami zbieraliście, czy ktoś może wam jeszcze w tym pomagał? No, mi pomagali rodzice i znajomi. A nagrodą za zwycięstwo w tej kategorii był telewizor dla szkoły. Najlepsza w konkursie, jeśli by porównać ciężar zebranych puszek do ciężaru ciała, była Karolinka Mierzwa z przedszkola numer 2, na której koncie znalazło się prawie 1400 puszek. Gratuluję. A kto pomagał tobie? Tato, dziękuję. Dobrze, a kto ci pomagał? Tatu. Dobrze. Kto pomagał? Tatuś pomagał. Tatuś. A masz braciszka? Mam. To powiedz, żeby braciszek też pomagał, dobrze? Braciszek też będzie pomagał. I to właśnie najmłodsi uczestnicy konkursu, dzieci chodzące jeszcze do przedszkoli, nazbierały najwięcej puszek. 9,5 tysiąca zebranych przez przedszkolaków sztuk to aż 37% całości. Najlepszym przedszkolem w konkursie została Bolesławiecka Dwójka, najlepszą podstawówką szkoła w Gościszowie, a wśród szkół ponadgimnazjalnych zespół szkół z ulicy Komuny Paryskiej. Konkurs w zbieraniu puszek jest w Bolesławcu jednym z elementów prowadzonego od kilku lat programu segregacji odpadów. Nie wszyscy i nie wszędzie chcą tę segregację realizować. Nie robią tego często z przyzwyczajenia, bądź też z lenistwa, bądź też z jakichś innych powodów. I dlatego konieczna jest tutaj pomoc was, młodzi ludzie, was, dzieci, bo tylko dzięki wam możecie nauczyć swoich rodziców, swoje starsze rodzeństwo do tego, żeby te swoje zwyczaje zmieniali i żeby rzeczywiście segregowali odpady. To pierwszy raz w tym roku współorganizację konkursu Złota Puszka Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej zaproponował Młodzieżowemu Domowi Kultury. Chętnie przystaliśmy na to, ponieważ w ubiegłym roku otworzyliśmy tutaj takie Centrum Edukacji Ekologicznej. Dom Kultury zajął się więc sprawami organizacyjnymi i finałową galą konkursu, a NZGK magazynowaniem puszek i atrakcyjnym dla uczestników elementem konkursu, czyli nagrodami. Kupowane są one za pieniądze ze sprzedaży właśnie puszek. Zebraliśmy około 1200 kg tych puszek w tym roku. W poprzednich było około 2 ton puszek. Natomiast ważne jest również, że w ślad za tym zbieraniem puszek zbierana jest plastik, papier, makulatura i nasze składowisko w Czebieniu. Planujemy, że dopiero w 2050 roku powinno się zapełnić, co oznacza, że dwukrotnie zwiększymy jego żywotność i długość funkcjonowania. Akcja ma więc wymierne efekty i ekonomiczne, i ekologiczne. Co prawda w tym roku zmniejszyło się zainteresowanie konkursem wśród bolesławieckich dzieci i młodzieży, ale organizatorzy zamierzają szerzej włączyć do konkursu w przyszłym roku szkoły z terenu całego powiatu bolesławieckiego.